ktoś jest obok, no, upuściła widelec czy łyżkę, coś takiego. Później z nią rozmawiałem, powiedziała, że nagle poczuła się dziwnie. Z mojego punktu widzenia jest to, powiedzmy sobie, sensowne, logiczne i jest to proste rozliczenie życia ludzkiego. Naturalna konsekwencja złych i dobrych. Zapraszam Was na spacer po opuszczonym szpitalu, który to zamknięto dokładnie 7 kwietnia 2016 roku. Na drzwiach lecznicy w ten czas pojawiła się wówczas informacja o zamknięciu do odwołania szpitalnego oddziału dziecięcego oraz izby przyjęć. Do końca września 2015 roku działały tam jeszcze oddziały ginekologiczno-położniczy oraz chirurgii ogólnej, a do końca grudnia 2015 roku oddział wewnętrzny. Ominę fakt zadłużeń szpitala, bo z dniem, kiedy to nagrywam, szpital właśnie został kupiony i ma w nim być mniej więcej noclegownia dla ludzi starszych. W świadomości to była bardzo długa wędrówka od pobytu w szpitalu poprzez kontakt z ludźmi poza szpitalem. I to wszystko miało mi służyć jako dowód na to, dlaczego, czy ja mam możliwość skontaktowania się z ludźmi. W następnym etapie było rozdarcie duchowe, rozdarcie, czyli czarna rozpacz, czyli pobyt, przebywanie koło swojego ciała i zastanawianie się, co dalej. Nie będzie to dziś odcinek paranormalny. Czy czułem się dziwnie? Może w dwóch miejscach. Na oddziale dziecięcym, jak i strychu, na którym było mnóstwo pozostałości, wózków, kul, czy też aparatury. Jest i istnieje coś takiego jak wręcz napromieniowanie energią ludzką przedmiotów lub pomieszczeń. W szpitalu niczym wyjątkowym nie jest, że rodzą się ludzie i odchodzą. Nawet będące tam dusze są czymś w pełni normalnym. Ludzie cierpią, płaczą, tęsknią, chcą wrócić. Jest emocjonalna karuzela i nie powiem nic na temat złego bytu, aura, jaką ci ludzie zostawiają, zostawiają także w sprzęcie, zamykają w ścianach. Można poczuć się dziwnie, ale to tyle. Nie ma demona, nie ma złego ducha, ale jest za to też legenda. Bardziej w sumie miejska opowieść. Mówi się, że w latach 70. pracownicy szpitala na poddaszu, gdzie mieściły się pokoje dla personelu, krążyły historie, jakoby miało po zmroku słychać kroki, skrzypienie oraz wyraźne trzaski. Jedna z pielęgniarek relacjonuje, że podczas pełnienia służby ujawniła się jej 2,5-metrowa postać w czarnym garniturze i kapeluszu. Nie powiedziała nic, spojrzała na nią, uśmiechnęła się i znikła, a w uzębieniu swym podobno postać to miała złoty ząb. Tak szczerze, to tyle ze szpitala. Zapraszam na odcinek o śmierci klinicznej, jaki dla Was przygotowałem, ponieważ nie mam w zwyczaju bez sensu mówić o ścianach, pisuarach, bidetach i nucenia durnych piosenek, ażeby to po prostu wypełnić denną ciszę. Także dla chętnych zapraszam, żeby dalej obserwować, jak szpital wygląda wewnątrz, a dla troszkę bardziej ciekawskich osób zapraszam również do wsłuchania się w opowieści. Doznania i to, co czułam, było zupełnie inne od naszej rzeczywistości. Jakie to były doznania? To było... Tak, o tyle ciekawe, że to było tak sprzeczne z zasadami prawa fizyki, ponieważ ja mogłam się unosić, a więc to było nienaturalne. Ja patrzyłam na swój brzuch i on był cały zdrowy i miałam wrażenie, że jestem młoda, bo młoda zresztą jeszcze wtedy byłam. A następną rzeczą, którą dostrzegłam, że różni się od naszej rzeczywistości, jest to, że lekarze w ogóle nie reagowali na mnie jako osoby istniejącej. To była pierwsza taka myśl, która przebiegła przeze mnie samą. Coś tu jest jednak. Co czują osoby, które otarły się o śmierć? Sam Parnia twierdzi, że
uczucia i myśli osoby umierającej przenoszą ją w miejsce dające poczucie przynależności i odbierane jako dom. Często mówi się o życiu przelatującym przed oczami, co jego zdaniem jest w rzeczywistości świadomą, celową i głęboką oceną przeżytego życia. Jeśli osoba skrzywdziła kogoś, to w chwili śmierci doświadcza tego bólu. Jeśli komuś pomogła, odczuwa te pozytywne emocje. Jak jednak swoje przeżycia opisują osoby, które były bliskie śmierci? Większość z nas chce wierzyć, że człowiek to coś więcej niż materia. W zależności od kultury, wyznania, miejsca świata, a nawet klimatu. Po śmierci dusza otrzymuje wiele różnorakich możliwości. Co się dzieje z duszą człowieka po odejściu? Mówi się, że na pewno nie wolno rozpaczać po stracie bliskich. Jeśli rodzina płacze, nie pozwala zmarłemu spokojnie odejść, trzymając go w świecie żywych, niczym w potrzasku. Na koniec ziemskiego żywota i początek nowego w krainie umarłych. W tym czasie straciłam przytomność, zostałam przewieziona do szpitala, ponieważ nastąpił krwotok, a przy okazji też niewydolność nerek. W skrócie mogę powiedzieć, że w momencie, kiedy już się znalazłam na sali, traciłam kontakt z rzeczywistością i nagle czułam zupełnie inne doświadczenia, zupełnie inne relacje, bo może obrazy były takie same jak rzeczywiste, ale doznania i to, co czułam, było zupełnie inne od naszej rzeczywistości. Już 2000 lat temu w eposie Gilgamesza zostało zapisane: po śmierci człowiek wędruje do świata zmarłych jako cień. Ten cień jest duchowym powielaniem człowieka. Jednak dla żywych śmierć oznacza kres ludzkiej drogi, jak określił w swych myślach XVII-wieczny francuski filozof. Sypią nam na głowę garść ziemi i to już koniec na wieczność. Chcemy wierzyć jednak, że człowiek to coś więcej niż materia. Bóg miał stworzyć człowieka z ziemskiego prochu i tchnąć w jego nozdrza dech życia, więc po śmierci nastąpić powinien proces odwrotny. Ciało powinno w proch się obrócić, a duch powrócić do Stwórcy. Czy więc możliwe jest, że po śmierci na ziemi istnieje jakieś dalsze życie? W zależności od kultury, wyznania, miejsca świata, a nawet klimatu, dusza otrzymuje wiele różnorakich możliwości. Chrześcijanie wierzą, że śmierć człowieka jest przejściem z życia doczesnego w wieczność. Dusza zmarłego zostaje po śmierci, zależnie od jego uczynków, za życia zbawiona lub potępiona. Po śmierci człowiek podlega osądowi i stosownie do jego życia na ziemi trafia do nieba, czyśćca lub piekła. Potem jego nieśmiertelną duszę czeka sąd i zmartwychwstanie. Ogród w Eden jest stanem szczęśliwości, której źródłem jest Bóg. Psychologowie rozwoju zajmują się nie tyle samą śmiercią i śmiercią kliniczną, co procesem umierania, który może stanowić źródło informacji o wcześniejszych etapach życia człowieka. Pomocnik w pracy terapeutycznej z ludźmi starymi, każda faza życia oprócz starości ma perspektywę następnych faz. Wyczuła, że ktoś coś jest obok, upuściła widelec czy łyżkę, coś takiego. Później z nią rozmawiałem, powiedziała, że nagle poczuła się dziwnie. Z mojego punktu widzenia jest to, powiedzmy sobie, sensowne, logiczne i jest to proste rozliczenie życia ludzkiego. Naturalna konsekwencja złych i dobrych wyborów i potwierdzenie naszej wolnej woli. Bardzo mi się spodobało wtedy fragment mojej przyszłości i to wciągnęło mnie na siłę, tak jakby wessało do ciała. Wtedy otworzyłem oczy, tak chyba natychmiast, i czułem się bardzo niekomfortowo, bo wydawało mi się, że moje ciało jest za ciasne do ducha, który tam ponownie wskoczył. Faza poprzedzająca śmierć, czyli okres fizycznego i psychicznego dostosowania się do nadchodzącego końca życia. Krytycznymi zjawiskami fazy są powrót do przeszłości,
reinterpretacja doświadczenia oraz lęk przed śmiercią. Człowiek u schyłku życia w naturalny sposób dąży do integracji psychiki, synchronizacji myśli i uczuć oraz uporządkowania wartości. Starzenie się nie jest zatem procesem rozstawania się z życiem, co raczej udowadnia i nadaje mu nowego sensu. Wizja śmierci staje się bodźcem do dokonywania bilansu własnego życia, konsekwencją rewizji przeszłości oraz wysiłku zamierzającego do uporządkowania całości doświadczenia jest poczucie winy. Lęk przed śmiercią, również śmiercią kliniczną, jest istotnym, choć nie zawsze bezpośrednio ujawianym stanem pacjentów terminalnych u kresu życia, głównie z powodu nieuleczalnego stadium choroby. Większość klinicystów twierdzi, że tym, co może zredukować obawy przed śmiercią, są rozmowy o niej i problemach z nią związanych oraz poczucie sensu przeżytego życia. Śmierć kliniczna to etap tak naturalny w życiu człowieka jak narodziny, choć wbrew pozorom śmierć jest dość złożonym procesem. Pierwszym zasadniczym zjawiskiem, które poprzedza odejście człowieka, jest agonia. W jej trakcie stopniowo zaczynają ustępować funkcje życiowe. Agonia nie jest jednak jednoznaczna ze śmiercią. Po niej następuje właśnie śmierć kliniczna. Później zaś dochodzi do śmierci biologicznej. Ogólnie o śmierci można mówić bardzo wiele, jedno jednak z zagadnień, które dotyczy śmierci, które budzi największe zainteresowanie, uznaje się wymienioną wyżej śmierć kliniczną. Teoretycznie wydawałoby się, że śmierć kliniczna jest równoznaczna ze zgonem. W jej przypadku dochodzi bowiem do całkowitego ustania krążenia krwi w organizmie, zaprzestania czynności serca i zatrzymania akcji oddechowej. Cechą odróżniającą jednak wyraźnie śmierć kliniczną od śmierci biologicznej jest to, że w przypadku tej pierwszej nie dochodzi do zatrzymania aktywności elektrycznej mózgu. U pacjentów, którzy są w stanie śmierci klinicznej, możliwe jest wykazanie wspomnianej wyżej aktywności mózgowia na drodze badania. Jeszcze tam gdzieś, nazwijmy to w zaświatach, dane mi było obserwować różne światy, warstwy, krainy, nie wiem jak to nazwać, w których każda była zupełnie inna. Po czym dowiedziałem się znowu od tego światła, że mam wracać. W ogóle nie miałem ochoty na to i może nawet wykazałem coś w rodzaju buntu. Powiedziałem, że nigdzie nie wracam. W tym momencie przedstawiono mi jakieś fragmenty mojej przyszłości, które bardzo mi się spodobały. I to właśnie moja uwaga przykuta do tych spraw ściągnęła mnie z powrotem do ciała. Tam jest tak, poza ciałem, że jeśli pomyśli się o kimś, ja pomyślałem o matce, natychmiast znalazłem się w domu i widziałem, jak matka przygotowuje obiad. Jeśli pomyślałem o kimś innym, znowu byłem przy tej osobie. Drugą cechą, która również znacząco stawia granicę pomiędzy śmiercią kliniczną a biologiczną, jest to, że ta pierwsza nie jest nieodwracalna. Możliwe jest doprowadzenie do ponownego pojawienia się u pacjenta oznak życia. Śmierć kliniczna jest jednak odwracalna wyłącznie przez pewien czas. Jak już wspomniano wyżej, mówi się o niej wtedy, gdy u pacjenta nie krąży krew, ani nie jest utrzymana akcja oddechowa. Oba zjawiska doprowadzają do tego, że do ośrodkowego układu nerwowego nie jest dostarczany tlen. Gaz ten jest niezbędny do funkcjonowania wszystkich komórek organizmu. Komórki układu nerwowego są jednak szczególnie wrażliwe na jego niedobory i tak jak chociażby komórki skóry mogą przeżyć bez dostaw tlenu nawet do 12 godzin, tak neurony zaczynają umierać już po 4 lub 5 minutach od wstrzymania docierania do nich tego gazu. Mamy i czas, który płynie w momencie, kiedy opuszczamy ciało, to jednak są dwa zupełnie różne pojęcia. Tam nie ma czasu. To też zaobserwowałem. Tam można się przemieszczać również myślą w przeszłość. Jest ona gdzieś tam zapisana. To tak jakby było się poza plikiem,
tego naszego współczesnego świata, gdzie odbywa się historia. I my możemy w każdą, tak jak w komputerze, w każde miejsce tego wydarzenia, czy pliku, czy historii wejść sobie i to zobaczyć. Jeżeli rzeczywiście do tego dojdzie, czyli gdy komórki układu nerwowego umrą, wtedy śmierć kliniczna przechodzi w śmierć biologiczną. To właśnie ze względu na tego rodzaju zależność pacjenta w stanie śmierci klinicznej można uratować wyłącznie przez ściśle ograniczony czas. Od powyższego przedziału czasowego, po którym obumierają komórki układu nerwowego, czyli około 5 minut, istnieją jednak pewne wyjątki. Przede wszystkim mowa tutaj o hipotermii, czyli zmniejszonej temperaturze ciała. W jej trakcie metabolizm komórkowy zachodzi zdecydowanie wolniej i wtedy neurony obumierają zdecydowanie wolniej, bo nie po kilku, a dopiero po kilkunastu minutach. Pomiędzy jedną a drugą w organizmie pacjenta zachodzą wszystkie zjawiska fizjologiczne. Komórki odpornościowe wciąż są zdolne do fagocytozy czy syntezy białek. Wiele z tkanek wciąż reaguje na bodźce chemiczne i elektryczne. Dochodzi też m.in. do skurczu mięśni szkieletowych, zmian średnicy, źrenicy. Co więcej, pacjent może także się wciąż pocić, gdy dochodzi także do reakcji gruczołów potowych. Pomimo zeznań ludzi, które słyszycie w tle, opiszę i ja jedną z historii. Kevin Hill ma 55 lat i cierpi na rzadką, zagrażającą życiu chorobę. Polega na tym, że w naczyniach krwionośnych tkanki podskórne i skóry odkładają się złogi wapnia. Powstają niegojące się owrzodzenia, rozwija się martwica skóry i tkanki tłuszczowej. Czasami prowadzą do ciężkiego krwawienia. Zmianom towarzyszy rozdzierający ból. Rośnie ryzyko sepsy. U Kevina Hilla doszło do silnego krwotoku. Serce mężczyzny zatrzymało się, a on sam stanął u wrót śmierci. I choć koniec był blisko, pan Hill wyszedł z tego cały. O doświadczeniu umierania i powrotu do życia opowiedział niedawno na łamach brytyjskiego dziennika Mirror. Nie patrzyłem na swoje ciało z góry, ale byłem od niego oddzielony. To było tak, jakbym znalazł się w królestwie duchów. Byłem świadomy tego, co się dzieje, ale miałem w sobie bardzo dużo spokoju, opowiadał. Mężczyzna obserwował, jak lekarze i pielęgniarki próbują go uratować. Wiedziałem, że krwawie. Wiedziałem, że to coś poważnego. Personel przychodził i wychodził. Starali się zatrzymać krwawienie. Wiedziałem, że umarłem, wspomina Kevin Hill. Potem po prostu zasnąłem i obudziłem się żywy. Krwawienie ustało. Wiedziałem, że to nie jest mój czas na śmierć, przyznał. I tu pojawia się pewna wątpliwość. Może to wszystko tylko się pacjentowi wydawało. Może to były halucynacje. Prace poświęcone doświadczeniom bliskim śmierci klinicznej sugerują, że to nie halucynacje, ani nie iluzje. W rzeczywistości, jak podkreślają naukowcy, dowody wykazują na to, że ani procesy fizjologiczne, ani poznawcze nie kończą się w momencie śmierci. I chociaż badania naukowe nie były jak dotąd w stanie udowodnić realności doświadczeń bliskich śmierci, nie mogą też ich obalić. To jednak nie koniec. W 2022 roku pierwsze w historii recenzowane oświadczenie na temat naukowego badania śmierci miało na celu odkrycie potencjalnych mechanizmów dotyczących badania końca życia. Praca ta przyniosła interesujące obserwacje. Przede wszystkim opowieści ludzi, którzy przeżyli śmierć kliniczną, a zarejestrowano ich setki milionów z kultur na całym świecie, konsekwentnie wskazują na podobne tematy i zdarzenia. W pewnym sensie możemy więc mówić o objawach śmierci klinicznej. Ogólnie rzecz biorąc, najczęściej doświadczenia bliskiej śmierci obejmuje cztery etapy. Najpierw pojawia się poczucie oddzielenia od ciała, któremu towarzyszy świadomość nieuchronnej śmierci. Drugi krok to poczucie podróży do jakiegoś celu, po którym człowiek zaczyna analizować swoje działania, intencje i myśli wobec innych. Trzeci etap, w miejscu, w którym przebywasz, poczujesz się jak w domu. W końcu powracasz do prawdziwego świata.
tych niezwykłych doświadczeniach bliskich śmierci u wielu osób następuje ten sam rodzaj pozytywnej, długoterminowej przemiany psychicznej. Wydaje się tak właśnie, że było też u pana Hilla. Jak relacjonuje, sytuacja zmusiła mnie do zmiany priorytetów. W pewnym momencie zauważyłem, że mogę się unosić w powietrzu. Najpierw obserwowałem to, co działo się na ulicy. To był wianuszek ludzi, w środku coś leżało, ja unosiłem się w powietrzu i obserwowałem ludzi. Przedmiot, który leżał w środku tego wianuszka, przykuł moją uwagę. To później poszło coś takiego jak teleobiektyw, zoom. Idę w dół, żeby przyjrzeć się, co to jest. I wtedy doznałem szoku, bo zauważyłem, że tam leży coś bardzo podobnego do mojego ciała, czy tak jakbym ja. Ale z drugiej strony wiedziałem, że jestem gdzie indziej i to był dla mnie szok, tego nie rozumiałem. Kiedy wyszedłem ze szpitala, moja sytuacja rodzinna zmieniła się diametralnie. Stałem się bardziej odporny, przyznał mężczyzna. Z opowieści osób, które przeżyły śmierć kliniczną, wysuwa się podobny opis, czyli że widzieli czarny tunel lub mieli okazję spotkać się z bliskim, którzy już odszedł. W trakcie tej fazy umierania towarzyszyło im także uczucie mdłości. Zeznają także, że dusza potrafiła znaleźć się na łące usłanej pięknymi kwiatami, z której rozpościerał się widok na góry. Ich szczyt przewyższał Mount Everest o 30 tysięcy razy. Widziała zatem niezwykłe pasmo górskie, ale także niesamowite wysokie wieżowce. Wywoływanym przez ratownika, który masuje serce i drugiego ratownika, który powoduje oddychanie za pomocą urządzeń. Trudno mi jest się zgodzić z opinią, że wszystko to, co ludzie widzieli, wszystkie ich wspomnienia dotyczące opuszczenia ciała i wszystkie ich wizje są tylko halucynacją umysłu. Bo trudno uwierzyć, że umierający mózg jest w stanie zdobyć się jeszcze na taki wysiłek, to po pierwsze. Po drugie, wiele osób przeżywających śmierć kliniczną czy opuszczających ciało widzi wydarzenia dziejące się w czasie rzeczywistym, wydarzenia realne, wokół nich osoby, wydarzenia. Pamiętam prawie wszystko. No, oczywiście tak, takie gorące w klatce piersiowej, olbrzymie ciśnienie, które doszło do oczu. Zacząłem ślepnąć i osunąłem się na ziemię. No, w momencie, kiedy dusiłem się i nagle przeszedłem swoją świadomością gdzieś w jakąś inną rzeczywistość, nie tracąc jednak świadomości i nie przestając myśleć, wtedy pomyślałem, że to jednak jest bardzo łatwe. Byłem chyba bardzo zdziwiony. Z jednej strony tak jakbym przeszedł przez jakąś przeźroczystą ścianę. Znalazłem się nagle po drugiej stronie. Nie czułem już bólu, w ogóle niczego nie czułem, czułem się świetnie. Dwa razy to była godzina 16, dwa razy taka sama pogoda, tylko za pierwszym razem reanimował mnie czarnoskóry sanitariusz, który jakimś dziwnym przypadkiem tam się znalazł, czyli zrobił to fachowo, dosyć sprawnie. Drugim razem mój kolega, serce mi się zatrzymało na ulicy. Ciężko zachorowałam w wyniku powikłań, jakichś wcześniejszych swoich zdarzeń losowych, które miałam i w związku z tą chorobą doszło do zatrzymania akcji serca, byłam reanimowana i opuściłam ciało. Ten świat, który ja widziałam, to nie jest świat, do którego każdy musi trafić. Myślę, że tych światów jest bardzo wiele. Powiedziałaś, nikt z nas nie jest sam. Co masz na myśli? No cóż, ja głęboko wierzę i doświadczyłam tego wielokrotnie, że każdy z nas ma swojego opiekuna duchowego. Ludzie, to są te momenty, zwolnij, skręć w prawo, nie idź tą ulicą, nie idź tą drogą w ogóle. To jest to, co my nazywamy naszą intuicją. Ale myślę, że jest, każdy z nas ma opiekuna duchowego, i każdy z nas ma również eskortę, kiedy już wybiera się do swojej rzeczywistości niejawnej, jaka by ona nie była. Najbardziej to było widać, ponieważ tak się zdarzyło, że kilka osób przy mnie zmarło. I zmarła w zeszłym roku moja teściowa i byłam z mamą akurat w tym właśnie momencie.
i nie wyobrażasz sobie, jaka nieprawdopodobna jest wtedy energia, kiedy człowiek odchodzi. To jest mały wybuch atomowy. To trwa bardzo krótko, ale jest niesamowitym doświadczeniem. No cieszę się, że z mamą byłam w tym momencie. Ja zresztą wcześniej... Mama czytała tą książkę, ona wiedziała, czym ja się interesuję, co ja robię. I kiedy już bardzo ciężko była chora, myśmy się opiekowali później, że tak powiem, no, na ostatniej chwili już była potrzebna pomoc specjalistyczna, hospicyjna. I rozmawiałyśmy. I mama mówi, i wiesz co, i przyjdą po mnie, tak? Ktoś, ja mówię, no najprawdopodobniej tak właśnie będzie. Ja mówię, mamo, nie jesteś sama, będziesz zaopiekowana, nie bój się. To jest ostatnia rzecz, którą mogłabyś zrobić, to bać się. Nie bój się. I rzeczywiście 2 czy 3 dni przed odejściem mama mi powiedziała, wiesz, widziałam, jak zabierali tą panią, która zmarła rano. I nawet tak sobie pomyślałam, czy nie możecie też mnie zabrać ze sobą, ale oni mnie nie zabrali. Ja spóźniłam się. Ja wiem, mamo, nic się nie martw. Oni, dla ciebie też będzie ekipa. Nie będziesz sama. Nie będziesz sama. Nie bój się. No i myślę, że tak to jest w tej chwili bardzo szczególna sytuacja, bo są kraje, w których są tanatoterapeuci, są kraje, w których ludzie otrzymują bardzo silne wsparcie duchowe, psychologiczne, jakiekolwiek. Natomiast u nas jest wielka bieda. Jest również moda na to, żeby ludziom odchodzącym, ciężko chorym, podawać bardzo duże ilości takich środków przytępiających, żeby się rodziny nie denerwowały, bo babcia takie głupoty opowiada albo dziadek, a to nie jest tak, że oni opowiadają głupoty. Oni się przenoszą pomaleńku w ten inny wymiar. Widzą, odklejając się od swego ciała, widzą coraz więcej tego, co jest po tamtej stronie. I mnie się wydaje, jeśli mogę, przepraszam, jeszcze taką konkluzję, że najgorszym błędem jest właśnie to, że nie wierzymy im, że oni to wszystko widzą. Można harmonijnie się narodzić i można harmonijnie odejść. A jeżeli we wszystko, ja nie mówię oczywiście o skrajnym bólu, gdzie trzeba podać te środki, nie ma wyjścia, ale jeżeli my wszystko będziemy chcieli chemizować, jeżeli wszystko będziemy widzieli tylko właśnie takie odarte z tego mistycyzmu narodzin i śmierci, no to my rzeczywiście nic, tylko połączyć się z tą sztuczną inteligencją i dać sobie spokój z tym człowieczeństwem, bo co nam zostanie? Czy ludzie boją się umierania czy śmierci? Umierania. Ludzie, ja myślę, że instynktownie ludzie nie boją się śmierci. Instynktownie. Boją się umierania. Boją się umierania, bo boją się bólu. Ból jest bardzo, bardzo, to jest bardzo trudny, bardzo ciężki, bezlitosny nauczyciel. Nieważne, czy to jest ból fizyczny, czy duchowy. To jest, no ksiądz Tischner w ostatnich słowach ponoć powiedział, nie uszlachetnia. I miał rację. Ból nie uszlachetnia, nie dam się do tego nigdy przekonać. A co robi ból? Pozytywne działanie jest takie, że zmusza do działania, bo zmusza cię do reakcji, tak? Za gorąca woda, wyjmujesz rękę. No, gdybyśmy nie czuli bólu, te nasze ciała by zostały błyskawicznie zniszczone, tak? Nie widzielibyśmy, że coś nam zagraża, że coś się złego z nami dzieje. Ale długotrwały, uważam, ból fizyczny, tak jak długotrwały ból psychiczny, jest wyniszczający. Wyniszczający, ponieważ on nas pcha w ciemność. On nas oddala od światła. Powiedziałaś, że kiedy byłaś po tej drugiej stronie, miałaś rozważania, wrócić czy nie wrócić. Co czułaś? Jak wyglądał ten proces? Na ile go pamiętasz? Ach, to
są takie sytuacje, gdzie wiesz, trudno jakąś jednoznaczność, bo to są wielkie rzeczy, które dzieją się w ułamku sekundy tak naprawdę. Ale ja czułam, że coś po tej stronie jest niedokończone. Że coś, zresztą prawdopodobnie jakiś wpływ na to miał, jak wspomniałam, spotkanie mojej babci i to jej szczere zdumienie, że ona mnie tu, że ona mnie widzi, przecież to jest czy nie, co ty, wręcz niepokój, co ty tutaj robisz, co ty robisz tu. Więc może to też mnie jakoś zainspirowało, że coś będzie nie tak, jeśli tam zostanę, aczkolwiek powtarzam, w moim wypadku nie było tej presji. Wiele osób twierdzi, że była ta jakaś presja psychiczna, wielu czytelników, którzy piszą o swoich doświadczeniach, tak, bo coś mi takiego pokazano, albo wręcz powiedziano mi, ty musisz wrócić. Ja nie wiem, to ja byłam w innym zaświecie, w innej rzeczywistości. Nie? Powiedziałaś, że tam jest tak jakby idealnie. Jak sądzisz? Nie tak jakby, tam jest idealnie. Tam jest idealnie. Powiedz mi, czy sądzisz, że coś poszło nie tak, że tu nie jest idealnie, czy po prostu nasza perspektywa jest taka, że nie zawsze widzimy, że tu na Ziemi jest idealnie? Ludzkość od zarania dziejów stwarza sobie kłopoty. Już mi się podoba. Ludzie robią, stawiają sobie coraz więcej wyzwań, nazywają to często rozwojem. No ja nie twierdzę, że mnie się nie podoba telefon komórkowy i że ja zawsze mogę gdzieś zadzwonić i że nauka się powiedzmy rozwinęła. Ale wszystko ma swoją cenę. No cena jest taka, że przeciętny Europejczyk, jeżeli chodzi o duchowość, to jest o lata świetlne w tyle za przeciętnym aborygenem, który ma dwa kijki, wiesz, i cały dobytek w takiej jednej siateczce za swój. No coś za coś. Tamten czy tamten świat jest idealny, tamten świat jest inny, na inny i tam myślę, że są ludzie na innym etapie po prostu. Natomiast jeżeli schodzą tutaj na planetę Ziemia, to są to odważne dusze, ponieważ ja nigdy nie ukrywałam tego i wręcz to podkreślam, że ja wierzę w reinkarnację, dla mnie to jest normalna sprawa, że my umieramy fizycznie, duchowo, jesteśmy nieśmiertelni, no bo jeśli jest nasz cząstka Boga, to o raju, no, on jest wieczny. Kimkolwiek, czymkolwiek jest i jakkolwiek byśmy sobie go wyobrażali, jest to jakaś wieczna, potężna siła. Więc każdy ma świat na daną chwilę taki, jaki jest w stanie ogarnąć swoją świadomość. Możliwość także wsparcia mojego kanału, wysłanie mi wirtualnej kawki i pomoc w dalszych podróżach, a jak podróżach, to historiach. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, kłaniam się, cześć.